Cześć, jest 9 czerwca 2019 roku. Dziś opuszczamy słoneczne Vodiz i ruszamy wybrzeżem w stronę Półwyspu Istria, docelowo do miejscowości Medulin, położonej niedaleko Puli. Łącznie musimy przejechać około 430 km. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy kolejny dzień motocyklowych zmagań od porządnego śniadania, pobudzającej kawy i chwilowej rozmowy z właścicielami obiektu. Następnie pakujemy szybko rzeczy na motocykle i ruszamy drogą słońca, kierując się najpierw na Zadar. Pogoda dziś typowo chorwacka jak na ten okres. Z nieba, na którym nie ma prawie żadnej chmury, leje się żar. Ja już wiem, że to będzie przyjemna jazda, o ile nie będziemy musieli stać w korkach. Zaraz. Przecież my, motocykliści, rzadko w nich stoimy. Dziś na drogach panuje spory ruch motocykli. Duży do tego stopnia, że machanie lewą ręką, tak zwane LWG, zaczyna mnie już męczyć. Myślę, że dziś 70% uczestników na drodze to jednoślady. Z jednej strony jest to fajne uczucie, gęsia skórka pojawia mi się z każdym minięciem z motocyklem, ale z drugiej strony musimy być bardziej czujni, gdyż niektórzy czują się tu jak na torze. Po drodze mijamy piękne, szczeliste krajobrazy górskie oraz otaczające je z lewej strony morze. Widoki przyprawiają o zawrót. Jedyna myśl, jaka mi przychodzi właśnie do głowy, to wysłać drona w niebo, by uwiecznić tą chwilę z lotu ptaka. Niestety nie jest to możliwe ze względu na będące tu strefy lotnicze, które zakazują latania takimi obiektami w tej przestrzeni powietrznej. A szkoda. Wjeżdżamy do większego miasta, czyli Rijeki. Jest to ośrodek przemysłowy kraju z największym portem handlowym, rybackim i tranzytowym. Jedziemy przez centrum, by uniknąć opłat autostradowych, ale aglomeracja jest tak duża i zatłoczona, że szybko zmieniamy zdanie i wracamy na drogę główną. Po drodze do znajomego zawału, to znaczy sprawdzam, ile mogę przejechać na rezerwie w baku. Na liczniku pokazuje jeszcze 10 km, więc nie ryzykuję i wyciągam zapasowe 2 litry z kufra polskiej benzyny. Zatrzymujemy się w Medulinie. Tutaj jemy w pierwszej przydrożnej restauracji, szukając przy okazji noclegu na tą noc. Udaje mi się znaleźć hotel czterogwiazdkowy w bardzo niskiej cenie, z naprawdę niezłym standardem. Po południu idziemy na tutejszą piaszczystą plażę, która znajduje się w pobliskiej zatoce. Poziom wody w niej sięga mi po kolana. Na pewno jest to dobre miejsce dla osób, które jeżdżą na wakacje z dziećmi. Dla nas okazuje się to kiepskim miejscem, dlatego jesteśmy tam chwilę, po czym wracamy do hotelu. Ubieramy z powrotem ciuchy motocyklowe i ruszamy w stronę najdalej wysuniętego punktu na Półwyspie Istria. Woda! Woda jest w środku. Zaparował ten. Droga tam okazuje się być bardziej skomplikowana niż myślałem. Po zasięgnięciu informacji wjeżdżamy przez szlaban. Tylko to znowu nie ten wjazd. To jakiś cholerny kemping.
Krążymy po nim, szukając wyjazdu. Przyznam, że tutaj się już trochę zagotowałem, ale trzeba zachować zimną krew. Powtarzam sobie wdech i wydech. I po 15 minutach błądzenia dojeżdżamy w końcu do celu. Lokalizacja jest ciekawa, ale lepiej byłoby tu przyjechać na cały dzień. Największą atrakcją, jak dla mnie, są tu skoki do wody, na przykład z takiego klifu. Wracając do hotelu, zatrzymuję się, by poprawić sobie rękawiczki. I tak tracę tatę z zasięgu wzroku oraz interkomu. No to ekstra. Całe szczęście znam drogę powrotną. Tylko czy tato zna? Po krótkiej rozmowie telefonicznej w końcu odnajdujemy się. Na pewno mówiąc, że czeka na drodze wylotowej, nie przemyślał tego, że może być ich tu kilka. I którą teraz wybrać? W Medulinie zatrzymali się również nasi znajomi, z którymi dawno się nie widzieliśmy. Dlatego wieczorem z tatem idziemy do nich na integracyjnego grilla i tak czas ten się kończy. To był dobry dzień. Dziś mamy 10 czerwca 2019 roku. Z Medulin ruszamy w stronę słoweńskich Alp, docelowo do Zabrzeżnicy, przejeżdżając przez Pulę, włoski Triest, most na Soczi oraz Bled. Musimy więc pokonać 300 km drogi. Wstajemy dziś wcześniej niż zwykle, dlatego że chcemy pożegnać się ze spotkanymi wczoraj znajomymi, po czym jedziemy jeszcze na pobliską myjnię, wymyć motocykle i nasmarować łańcuchy. Nie mamy za wiele dziś czasu na dłuższe zwiedzanie. Dlatego w Puli zatrzymujemy się tylko przy rzymskim amfiteatrze z drugiego roku przed naszą erą. Robimy tu kilka zdjęć i wracamy z powrotem na trasę. Przekraczamy granicę chorwacko-słoweńską, chwilę później słoweńsko-włoską. W miarę sprawnie idzie nam przeprawa przez obie granice. Następnie przejeżdżamy przez Triest. Teraz mogę się chwalić, że byłem we Włoszech. Wprawdzie przez nieduży czas, ale kolejny kraj mogę odznaczyć podczas tej podróży. Wbijamy się na drogę numerze 103, która prowadzi wzdłuż błękitnej rzeki Socza. Wybija już godzina, gdzie robimy się głodni, dlatego to czas, by szukać powoli miejsca na obiad. Godzinę później, jadąc przez małą górską wioskę, dostrzegamy ciekawą rozrywkę. Zatrzymujemy się tutaj. Chłodzimy się podczas podróży. Miejsce jak mostarze.
Niesamowitych widoków robi się coraz więcej. Robimy pauzę w kilku miejscach. Na przykład tu w malowniczej miejscowości Most na Soczi. Ostatnim celem do zdobycia na dziś jest jezioro Bled, z małą wyspą na środku jeziora. Tu też znajdujemy chwilę na kąpiel i mały relaks. Następnie udamy się do hostelu, który zabukowałem. A i jeszcze jedno. To wydarzyło się naprawdę. Spójrzcie na tą brzozę i spróbujcie sobie to wyobrazić. Siedzę sobie na tej ławce, podchodzi obcy gościu, zostawia koło mnie plecak, po czym wspina się jak małpa na czubek drzewa. Skacze do wody przy brzegu, robiąc salto w tył, wychodzi z niej i zabiera rzeczy. Niecodzienna sytuacja, o której wraz z tatem opowiadamy innym do dziś. Szkoda, że tego nie uchwyciła kamera. Dobra, trzeba skończyć ten odcinek. Dzięki za obejrzenie. Jeśli film ten spodobał Ci się, to zostaw łapkę w górę, dodaj komentarz poniżej, a jeśli chcesz być na bieżąco, to zostaw subskrypcję, dzwoneczek oraz dołącz do mojej nowej strony na Facebooku.